Republic of Pirates to oryginalny pomysł na grę, gdzie będziemy budować nasze własne pirackie imperium. Czy gra jest warta uwagi, czy też raczej za mocno prezentuje się jako plagiat innego popularnego tytułu o podobnej tematyce? Zapraszam do recenzji. Republic of Pirates pozwoli nam kierować poczynaniami zdradzonej grupy piratów, która postanawia zacząć od nowa. Poprzednia republika rozpadła się przez wewnętrzne podziały i naszym celem będzie ponowne spróbowanie stworzenia prawdziwego Imperium Piratów. Gra pozwoli nam rozegrać kampanię fabularną, która tak naprawdę będzie wydłużonym samouczkiem. Oprócz frustrujących, wyskakujących okienek z informacjami, co należy zrobić, to muszę przyznać, że historia została poprowadzona w sposób ciekawy. Poznamy paru bohaterów i gra w delikatny sposób będzie regularnie prezentować nam nowe możliwości oraz stawiać nowe wyzwania. Sprawi to też, że poziom trudności będzie rosnąć w sposób stabilny i opanowany. Republic of Pirates na początku będzie wydawać się grą bardzo prostą, ale z czasem problemy zaczną się nawarstwiać, a my będziemy musieli poświęcić więcej uwagi zarówno na ekonomię, jak i kwestie związane z walką. Kampania w Republic of Pirates posiada parę frustrujących momentów, m.in. co jakiś czas będzie nas atakować pod jakaś potężna flota należąca do kolonizatorów z Anglii czy też innej Francji. Jest to uzasadnione fabularnie, niestety za każdym razem będą oni porządnie przetrzebiać naszą flotę. Ale z drugiej strony chwilę potem będziemy mieć sporo spokoju, a gra udostępni nam nowe statki do zbudowania, których nie mogliśmy zbudować z uwagi na dosyć agresywne limity floty i brak możliwości innego pozbywania się statków niż wysyłanie ich do walki z jakimiś potężnymi galeonami lub konwojami. Ale czym jest Republic of Pirates? Jest to gra strategiczna w czasie rzeczywistym z możliwością przyspieszania czasu oraz pauzowania rozgrywki. Cała od pierwszych chwil będzie mocno przypominać Anno 1800, stąd moje różne nawiązanie do plagiatu na początku tej recenzji. Będziemy więc budować domki, czy zamieszkają wszelkiej maści rzezimieszki. Potem będziemy spełniać ich zaścianki, dostarczać ryb czy też innego rumu i ulepszymy domek do wyższego poziomu, gdzie zamieszkają bardziej wykwalifikowani piraci. I ponownie, tym razem spełniając bardziej skomplikowane wymagania, będziemy awansować. Trochę się podśmiewałem z gry, kiedy musiałem spełniać takie wymagania jak hamaki czy też pirackie protezy, ale całość jest bardzo intuicyjna i przemyślana i to niezależnie, czy gracie w Anno 1800 czy też nie. W Republic of Pirates będziemy mieć typowe bolączki związane z, no cóż, swoim prekursorem, czyli Anno 1800. Rosnąca populacja będzie potrzebowała więcej przedmiotów do realizowania starych potrzeb, a jednocześnie pojawią się nowe przedmioty do realizowania wyższych poziomów mieszkańców. Pomimo tego, że gra regularnie będzie nam dawać dostęp do kolejnych wysp, to szybko będzie nam brakować miejsca. Na szczęście gra została stosunkowo uproszczona w porównaniu do Anno 1800. Nie musimy na przykład martwić się o czartery surowców między wyspami i całość jest przechowywana we wspólnym magazynie, ale jednocześnie będziemy musieli zadbać o populację na każdej wyspie oddzielnie i przynajmniej ja nie odkryłem żadnego sposobu, by przemieszczać populację między wyspami. Może to sprawiać wrażenie, że Republic of Pirates jest grą zbyt prostą, ale posiada coś, co nie miała Anno 1800. Dużo większy nacisk jest tutaj na budowę floty oraz rekrutację kapitanów. Ci mają swoje statystyki oraz specjalne umiejętności, a także zdobywają w walce poziomy, zwiększając swoje możliwości oraz odblokowując nowe pasywne umiejętności. Pomimo tego rodzaju statków jest trochę mało, a i tak liczą się finalnie tylko dwie najpotężniejsze jednostki, które możemy zrobić, a cała reszta to jedynie droga do punktu kulminacyjnego. Tak czy inaczej, flota będzie nam potrzebna od samego początku do napadania na przepływające tu i tam statki. Póki nasze imperium nie urośnie, to z pomocą łupów podreperujemy budżet, a także zdobędziemy zasoby potrzebne do tworzenia lepszych jednostek bez posiadania konkretnych łańcuchów produkcyjnych. Bez floty nic nie osiągniemy w Republic of Pirates. Będziemy jej potrzebować do zdobywania kolejnych wysp od konkurencyjnych grup piratów, a także do zdobywania i wykonywania zadań fabularnych. Wrogie nam frakcje będą regularnie atakować nam nasze porty i same wieżyczki nie będą w stanie ich obronić. Jednym słowem, cała infrastruktura oraz kwestia budowania osad skupia się jedynie na tworzeniu warunków do budowy dużej liczby silnych jednostek. Ta liczba ogranicza się jedynie do ilości posiadanych wysp i na części z nich zbudujemy kapitanaty. Każdy z tych budynków da nam możliwość zatrudnienia kolejnych kapitanów, a przez to stworzenia większej liczby jednostek. Czyli mamy ciągły przymus ekspansji, zwłaszcza że jak już wspomniałem, od pewnego momentu w grze będzie nam mocno brakować miejsca.
A jeżeli już o miejscach rozmawiamy, to szczerze brakuje mi jednej funkcji z Anno 1800. Chodzi o zapisywanie schematów budynku, bo wiecie, zawsze w podobny sposób ja na przykład buduję grupy domków mieszkalnych, a schematy produkcyjne tworzenia różnych materiałów także budujemy w podobny sposób, by oszczędzić miejsce. Przynajmniej ja tak robię. Zaawansowanym graczom będzie bardzo brakować tej funkcji, ale jako, że tworzę te recenzje w oparciu o wersję przedpremierową, to możliwe, że w niedalekiej przyszłości gra zostanie rozbudowana o takie opcje. No ale z drugiej strony, jako że gramy w grę o piratach, to twórcy zaoferowali nam możliwość zdobycia różnych skórek, kolorów czy też symbolik, które umieścimy na naszych statkach. A te ozdoby najczęściej zdobywamy, robiąc różne misje poboczne dla frakcji. System dyplomacji w Republic of Pirates jest całkiem ciekawy. Ogólnie służy on do nabijania paska przyjaźni i kiedy zdobędziemy cały wypełniony taki pasek, to możemy wezwać flotę sojuszników do obrony z jednej z naszych wysp. Potem musimy od nowa budować przyjaźń między nami i inną frakcją. Działania dyplomatyczne mogą być przeprowadzone z oficjalnymi kompaniami handlowymi należącymi do różnych państw, ale też z piratami. Jeżeli zdecydujemy się przyjaźnić z piratami, tym samym atakować konwoje Anglików czy też innych Francuzów, możemy liczyć na częstsze ataki potężnych i trudnych do odparcia flot na nasze wyspy. Jak zresztą mówił narrator w samej grze, ciężko walczyć z kimś, kto ma za sobą, za swoimi plecami całe państwo. Ale możemy też zająć się korsarstwem i atakować jednostki piratów. Łupy są sporo mniejsze, ale jednocześnie jesteśmy dużo bardziej zabezpieczeni, bo nasi sojusznicy mogą przybyć i obronić nasze wyspy. Graficznie Republic of Pirates wygląda gorzej niż Anno 1800, ale nie jest to gra brzydka. Brakuje ładnych animacji przemieszczania się jednostek, czy też nawet burzenia budynków, które po prostu znikają. Ludzi przemierzających ulice praktycznie nie zobaczymy, ale możemy się cieszyć jedynie z przemierzających tu i tam tragarzy z materiałami. Widać tutaj mniejszy budżet niż ma Ubisoft, ale jak wspomniałem, miasta nie wyglądają źle. W nocy zapalane są światła, a fale ładnie opłukują budynki nabrzeżne. Ścieżka dźwiękowa także jest całkiem niezła, a bardzo mi się podoba na przykład to, kiedy wybierzemy jakiś statek, to słychać przyśpiewki szan, chociaż po pewnym czasie są one trochę frustrujące. Szkoda jedynie, że brakuje podstawowych funkcji sterowania znanych z innych gier RTS. Nie możemy przykładowo zaznaczać wielu jednostek inaczej niż przeciągnięcie kursorem, a jeżeli trafi się nam jakiś budynek na brzegu, to musimy je zaznaczać od nowa. Nie możemy też robić grup kontrolnych, używając np. Control 1, a także brakuje możliwości planowania rozkazów, a jeżeli jednostki zostaną zaatakowane przez wroga podczas poruszania się, to nie odpowiedzą same ogniem. Parę elementów Republic of Pirates nie jest najwyższych lotów, jednak są to mechaniki, które mogą zostać łatwo dodane w kolejnych aktualizacjach. Muszę też przyznać, że im dłużej gram w grę, tym bardziej się wciągam. I po lekko nudnawym początku chętnie zacząłem planować zagospodarowanie kolejnych wysp i atakowanie co bardziej wzmocnionych konwojów wroga. Jeżeli twórcy dodadzą parę mechanik pomagających w sterowaniu jednostkami, to w przyszłości gra może stać się niesamowicie dobrym i grywalnym tytułem. Może nie od razu prawdziwą konkurencją dla serii Anno 1800, ale bardziej alternatywą, gdzie będziemy mogli się skupić nie tyle co na ekonomii, a bardziej na działaniach ofensywnych. Dzięki, że oglądaliście, mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, pamiętajcie, żeby zajrzeć do naszego sklepu z grami, sklepzgrami.pl, gdzie możecie kupić gry w fajnych cenach, a tym samym też wspierać naszą działalność. Do następnego, cześć!